były wybory, te pierwsze częściowo wolne, no i oczywiście nas nie bardzo chcieli do Komitetu Obywatelskiego, bo tam mieli swoich, no to myśmy mieli odrębny komitet wyborczy, myśmy nie mieli fotek z Wałęsą, a wiadomo, że bez fotki z Wałęsą się nie przechodziło. Myśmy sobie sami kampanię wyborczą robili. Żaden z nas nie przeszedł, chociaż dostaliśmy nawet dosyć ładnie. Ja chyba miałam coś w granicach coś między 5 a 6 tysięcy głosów. Ale nikt z nas nie przeszedł. I potem była akcja pod tytułem Prezydenta, nie agenta, przeciwko prezydenturze Jaruzelskiego. I robiliśmy wtedy, organizowaliśmy cały szereg manifestacji w Katowicach na rynku przeciwko temu, żeby nie wybierać, bo wtedy Sejm wybierał, nie było wyborów bezpośrednich, przeciwko wyborowi Jaruzelskiego na prezydenta. Były wiece, były manifestacje, których byłam współorganizatorem, w których uczestniczyłam również tam, też pyskowałam na rynku równo. I na tę okoliczność, jak potem się okazało, w dokumentach z IPN-u założyli mi kolejną kartę rejestracyjną, bo jeszcze była służba bezpieczeństwa, że organizuje manifestacje, prawda, przeciwko wyborowi generała Jaruzelskiego na prezydenta. Tam miałam kolejną kartotekę założoną. I potem po tych manifestacjach, no wiadomo, że Jaruzelski jednak został tym prezydentem, to jest cały czas 89 rok i potem jako prezydent przyjechał tutaj na wujek i dowiedzieliśmy, w ogóle to było trzymane w wielkiej tajemnicy cały czas, ten jego przyjazd. Nie przyjechał w rocznicę, tylko przyjechał 4 grudnia w Barbórkę. Dzień przedtem, 3 grudnia, ja wtedy już byłam szefem okręgu katowickiego i jako członek Rady Politycznej i szef okręgu prowadziłam, bo Sabina zrezygnowała. Ja najpierw byłam mianowana, zmianowania, bo nie było można przeprowadzić wyborów takich formalnych. Ja prowadziłam zebranie kierownictwa okręgu katowickiego i już właściwie było po zebraniu, już się mieliśmy rozchodzić, wpadła Ewa Widuch. Wściekła. Wiesz, słuchajcie, zróbcie coś, bo dowiedziałam się, to trzymają w tajemnicy, ale dowiedziałam się, że do nas na wujek ma przyjechać Jaruzelski. No przecież tego skurwysyna tam nie można wpuścić, tego bandziora, tego zbrodniarza. No w nas jakby pieron strzelił od razu. Od razu się wszyscy wrócili z drzwi i od razu akcja. Organizujemy akcję, to w takim razie jutro o godzinę przedtem, on miał być chyba na 10:00. A myśmy mieli godzinę wcześniej, mieli się spotkać już na wujku tam przed krzyżem, tam przy tych blokach i powiedzieliśmy, że będziemy na niego czekać. A żeby nie iść z gołymi rękami, to tam był papier pakowy. Myśmy wtedy już mieli oficjalne biuro w tym na Młyńskiej i wiem, że myśmy na tym papierze pakowym morderca górników, zbrodniarz wrócił na miejsce zbrodni, tego typu haseł było kilka wymalowanych i cała grupa górników, te wszystkie grupy kapelnowskie z kopalń, które były, a były grupy od kilkudziesięciu osób do nawet ponad setki, na samym Julianie było 120 osób w KPN-ie. Wszyscy się pozjeżdżali tam na ten wujek, zrobił się dosyć tłum, no i tam żeśmy Jaruzelskiego dorwali. Wywrzeszczeliśmy mu prosto w gębę, co tu zrobił. Biskup był oburzony, bo czekał tam na niego godzinę. On w ogóle się godzinę spóźnił. Myśmy wszyscy też wymarzli strasznie. Ja byłam tak zmarznięta, że śmiali się chłopcy, dobrze, że ci gęba nie zamarzła, boś wszędzie powrzeszczeć mogła. No i staliśmy tam, krzyczeliśmy na kolana, zbrodniarzu, bandyto, tu jest Polska, a nie Moskwa, won do Moskwy, coś tu zrobił, moskiewski pachołek, morderca górników, tego typu hasła, głośno było bardzo. Jak on szedł pod krzyż, to ja z jednym z górników trzymałam właśnie ten transparent, zbrodniarz wrócił na miejsce zbrodni, on jest uwieczniony na zdjęciach. I zagroziliśmy mu drogę,
w poprzek drogi stanęliśmy mu z tym transparentem, w poprzek drogi pod krzyż. I wtedy miałam okazję widzieć tą paskudną gębę z bliska. Wyglądał jak wyjęty z filmów o zombie, z takiego horroru. Wysoki, żółta gęba, nieruchoma, taka odpychająca, taka prawie że trupia i te ciemne okulary. No i przez moment stałam bardzo blisko naprzeciwko niego i patrzyłam w tą paskudną gębę. No ale borowiki nas zaraz odsunęli na bok, wyjątkowo jak na nich delikatnie, ale stanowczo odsunęli mnie i tym sposobem, prawda, Jaruzelski dotarł pod krzyż. Razem z biskupem się pomodlili. A myśmy się zwinęli i pojechaliśmy pod Urząd Wojewódzki, dopadliśmy jeszcze Jaruzelskiego na schodach, jak do Urzędu Wojewódzkiego wchodził, jeszcze żeśmy go tam wygwizdali na tych schodach. Ale co oberwał od nas, to oberwał. No i oczywiście było święte oburzenie, bo był święcie oburzony i biskup Zimoń, i Wartak, i Pieronkiewicz. Bo oni tu, prawda, strasznie z gałązkami oliwnymi, że pojednanie, przebaczamy i tak dalej. No i potem jak myśmy przyjechali chyba na rocznicę, to nas prawie, że stąd, jak był Mazowiecki potem. Przyjechał Mazowiecki, wtedy był premierem. To w ogóle nas nie chcieli, naszej grupy KPN-owskiej, pod krzyż dopuścić. Powiedzieli, że nas tu nie chcą. Pieronkiewicz też tam na nas wrzeszczał, więc myśmy stali z tyłu tylko z transparentami. I potem pojechaliśmy na konferencję prasową premiera Mazowieckiego. I ja wtedy, jak była konferencja prasowa, to ja poprosiłam o głos, już dokładnie nie pamiętam. Chodziło o okrągły stół, o wybranie Jaruzelskiego na prezydenta, jeszcze tam o coś. W każdym razie Mazowiecki się straszliwie spienił. Strasznie się wkurzył na mnie, dał mi reprymendę taką, że aż Gazeta Wrocławska o tym napisała. Zresztą mam kserokopię artykułu z Gazety Wrocławskiej i było święte oburzenie, jak to banda z KPN-u pod wodzą pani Barbary, czyż prawda, się niestosownie na wujku zachowała i na konferencji prasowej z premierem Mazowieckim. No i tak to właśnie wtedy wyglądało.